Dzień dobry, czy mógłby się pan przedstawić? Adrian Felix, uczestnik drugiej edycji programu Top Chef, obecnie właściciel firmy Spoon, warsztaty kulinarne. Co sądzi pan o konkursie Młodzi Gotują? Znaczy, mam okazję tutaj być już któryś raz z kolei, co roku mnie na zaproszenie przyjeżdżam. Konkurs jest genialny, bardzo fajne tematy. No i dzisiaj tak samo, kluska śląska, kompot, jestem bardzo ciekaw efektów. Od czego pan zaczynał, będąc w naszym wieku? Od zmywaka. Taka jest prawda, bo wyjechałem do Belgii, tam pracowałem na zmywaku, ale później ciężką pracą doszedłem do gdzieś tam jakiegoś poziomu. Czy brał pan kiedyś udział w takich konkursach? Tak, bardzo dużo konkursów. Kilkanaście konkursów w Polsce, ale to już profesjonalny jako kucharz odbyłem. Konkursy kształcą, pomagają nam zobaczyć, co potrafią nasi przeciwnicy, czy koledzy, czy rywale. Poznajemy dużo ciekawych ludzi i daje to nam fajne nowe doświadczenie. Cześć, jak masz na imię? Ola. A więc Olu, co dzisiaj przyrządziłaś? Razem z koleżanką przyrządziłyśmy kluski śląskie ze szpinakiem i czosnkiem, dodatkowo do tego polędwice z tymiankiem i dwie sałatki z buraka i mango oraz winogrona i seru camembert. I granatów. Dobrze, a powiedz, kto wymyślił takie ładne podanie? Skromnie mówiąc ja. No, udało ci się, powiem. A jaką szkołę reprezentujesz? Zespół szkół imienia Hugona Kołłątaja w Zawierciu. Dzień dobry, niech nam się pani na początek może przedstawi. Nazywam się Danuta Kowalczyk-Cudak i przyjechałam z Jaworzna. Jak już wcześniej zauważyliśmy, jest pani chyba dzisiaj jakimś egzaminatorem czy oceniającą osobą? No, pani uznała, że jestem zastępcą jury, czyli pana Adriana Felixa. Jak pani ogólnie ocenia pracę uczniów, którzy wzięli udział w tym konkursie? Ja uważam, że to zostały wybrane najlepsze rodzynki wśród przedstawicieli danej szkoły, więc tutaj poziom jest bardzo wysoki. Wykonują pięknie potrawy z zasadami wszystkimi sztuki gastronomicznej, pięknie próbują potraw, tak jak każdy kucharz profesjonalny powinien próbować. Dbają o porządek, przygotowali pięknie tak zwany mise en place, więc ja jestem pod wielkim wrażeniem. Czyli mise en place i HACCP jest przestrzegany wśród wszystkich uczniów na najwyższą skalę? No może nie wśród wszystkich, ale większość. Czy ma już pani swoich jakichś faworytów takich cichutkich, czy pani tak do ostatniej chwili czeka na ostatnią potrawę, aż żeby ją ocenić? Ja czekam na ostatnią potrawę. Mamy kryteria, według których oceniamy pracę, ale chcę tu jeszcze raz powtórzyć, że nie sama potrawa i przygotowanie kompotu będą decydujące. Mianowicie uczniowie jeszcze wcześniej pisali test wiedzy i suma punktów z testu plus ocena za przygotowanie kluski śląskiej, inaczej plus kompotu, da ogólny wynik. Dobra, dziękuję bardzo i czekamy na wyniki.